Okej, przychodzę do Was z tej strony. Jeżeli jeszcze się nie witałam, to cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Jeżeli już się witałam w początkowych nagrywkach, może tak być, bo nagrywałam chyba haul zakupowy, ale nie wiem, nie pamiętam. Więc dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Ja tak naprawdę przychodzę do Was na chwilę tutaj zrobić sobie taki urywek do vloga, bo przychodzę nagrać denko, z którego jak widzicie już się powoli wysypuje, więc najwyższy czas, żebym się zebrała. Czekajcie, podniosę to, bo zaraz się przewrócę. Okej, już jestem. Jest dosyć wcześnie rano, ale mam chwilę wolnego czasu, więc wykorzystam ją na nagrywanie najlepiej jak się da. I powiem Wam, że ja ostatnio mam taką refleksję. Zrobiłam sobie paznokcie, więc będę pewnie tutaj często do Was machać. Jestem tak zadowolona, słuchajcie. Dobra, to teraz dygresja o paznokciach. To jest French, delikatnie przedłużony żelem, tak wiecie, tuż za opuszek. No i pomalowane na French. French to jest w ogóle mój ukochany rodzaj manikiru. Ja kiedyś jak przedłużałam paznokcie akrylem, dosyć długo, naprawdę wiele, wiele lat, to zazwyczaj robiłam sobie French. Natomiast on na razie jeszcze wygląda tak średnio naturalnie, dlatego że ja pod spodem nie mam swojej płytki. Ale jak ta płytka mi zrośnie, bo zawsze tak jest, jak płytka zrasta spod spodu, nasza naturalna, i ten paznokieć jest tylko troszeczkę nadlewany tym żelem, to zupełnie inaczej ten manikir wygląda i wtedy wygląda tak świeżo i po prostu to jest na zasadzie utwardzonej, naturalnej płytki plus malowanie French. A teraz ja mam po prostu na płytkę przeciągnięte trochę żelu, żeby je przedłużyć, no i dopiero namalowany hybrydą French. No niemniej jednak dziewczyna zrobiła to bardzo ładnie, podoba mi się, ale czekam na ten efekt, aż właśnie naturalna płytka mi zrośnie pod spodem, żeby to było takie bardzo naturalne. Powiem Wam, że wahałam się naprawdę długo, czy wrócić do tych paznokci, czy nie, ale moje paznokcie są w opłakanym stanie. Ja mam bardzo kruchą płytkę. Ja mam ładny kształt płytki, ale mam tak niesamowicie kruchą. Już teraz przy karmieniu piersią to w ogóle... Ja nie mogłam nic zrobić z paznokciami. Ja miałam, słuchajcie, króciusieńko opiłowane, a i tak wiecznie gdzieś mi się rozdwajały, czy tam coś, wiecie, tak czasami sobie tam skórki wycięłam, jakieś tam odżywki, wiecie, że ja tą z Eveline bardzo Wam też polecam i bardzo lubię. No ale niestety moje paznokcie... No nie, no źle się z nimi czułam. To nie jest tak, że one mi jakoś sens powiek spędzały, ale ja się po prostu źle z nimi czułam i stwierdziłam, że zrobię to dla siebie, pójdę, zrobię sobie manikir, zrobię sobie pedikir i wiecie, że czuję się dużo, dużo lepiej. To się tak mówi, to jest taka mała zmiana, ale naprawdę czuję się dużo lepiej, tym bardziej, że French kocham i jestem zadowolona, także jak będę Wam tu teraz machać, wiecie, tak paznokciami, to dlatego, że ja się też muszę do nich trochę przyzwyczaić. One nie są długie bardzo, bo w ogóle dla dziewczyn, które przedłużają paznokcie, to one są krótkie, ale no dla mnie, dla osoby, która jeszcze do niedawna miała ledwo co do opuszka swoją płytkę, to jest kawał paznokcia. To tak, to chciałam powiedzieć. Okej, okay, jesteśmy tu razem z Alicją, więc taki szybki przelot wzrokiem, no zakupy, tylko moment, nacisnę furtkę, okej. Okay. I jedziemy od tej strony. Wzięłam po raz pierwszy taki trzypak chusteczek. Pieluszki Dada, trójki, tutaj soczek, który już zaczęłam pić, mandarynkowy, bardzo go lubię. Arbuza, do którego wszyscy już się dobrali, kalarepa, pomidory, trzy takie duże jabłka. Okej, skończyłam chyba na tym arbuzie i na warzywach i owocach. Pomidory w puszce tej marki Mutti, one się czasami pojawiają, jak jest jakiś włoski tydzień, więc wzięłam jeszcze taką pulpę pomidorową. Mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny i makaron do lasagne, więc tutaj już mamy gotową potrawę, zrobię lasagne dzieciakom. Mieszanka sałat, polędwica sopocka, filet z piersi kurczaka, tutaj mam takie kości wieprzowe, ja sobie to porcjuję zawsze na dwie zupy, cytryna, ser żółty tylżycki. Tutaj są buraki całe, a tutaj mam jeszcze buraki gotowane. Zrobię chyba barszcz ukraiński. Jedną cukinię też wrzuciłam. Serek mascarpone do bezy. Ogóreczki, to są korniszony z chili, to sobie Artur wziął. No tutaj te buraczki. Śmietana 18 i śmietana 30. Trzy opakowania rożków, które pokazywałam Wam we vlogu, że to są nasze ulubione lody. Alicja tutaj ze mną jest, także tak muszę się troszeczkę... Słuchajcie, poczekajcie, podam jej zabawkę. Proszę. Także takie warunki teraz do nagrywania, bo coś jej tam wypadło z rączki. Cebula, pieczarki, tutaj jeszcze jest tego Mutti, passata pomidorowa, cukier, mleko zsiadłe, surówka. Na dzisiaj będzie chyba morszczuk, ziemniaki z koperkiem i właśnie ta surówka. Mam jeszcze zupę pomidorową od wczoraj, także obiad jest. Dwa opakowania listeriny z tej White, fasolka, fasola zielona, jaś, nie zielona, tylko jaś w ziarenkach i truskawki mrożone. Moment, znowu awaria z jakimś upadkiem. Proszę, Alunia, trzymaj sobie to w łapce.
To jest najlepsza zabawa. Ona zrzuca, a ja jej podaję. O, i może zakończymy na taki piękny kadr z bzu. Swoją drogą muszę Wam powiedzieć, że ta nosidła Tula, przynajmniej to, które ja mam, no jest genialne. Bo ona pięknie śpi, ma taką ładną pozycję żabki i wiele rzeczy mogę zrobić dzięki temu, jak na przykład właśnie pochować teraz zakupy do lodówki i do szafek, a ona będzie sobie dalej spała. Jeżeli ta drzemka będzie dłuższa, to ją przełożę do łóżeczka, jeżeli nie, to będzie spała na mnie. Wczoraj wieczorem zrobiłam twarożek, kostka twarogu, śmietana, cały pęczek grubego szczypioru i dzisiaj wszyscy mamy na śniadanie. A tutaj gotuję już wywar na zupę, barszcz ukraiński także. Mam namoczoną fasolę jaś i muszę jeszcze tylko obrać buraki, ziemniaki i cały gar barszczu ukraińskiego dzisiaj na obiad. Dziewczyny, nagrywam to lewą ręką, więc kurczę, w ogóle nie wiem, czy nie zasłoniłam sobie aparatu. Tutaj mam tego morszczuka, którego pokazywałam w holu. Trochę soli, trochę pieprzu i mąka. Obtoczyłam w mące, idę zaraz podsmażyć na drugiej patelni i będę to robiła dzisiaj z warzywami z piecyka. Teraz te podsmażone warzywa z patelni przełożyłam do naczynia żaroodpornego i teraz lecimy, o, lecą chociażby do rybek. Rybki się tutaj jeszcze dosmażają i zaraz te ryby położę na warzywach i wstawię do pieczyka. Chciałam Wam powiedzieć, że w ostatnim czasie zauważyłam, że ja bardzo wiele rzeczy robię jakby przy okazji. Na przykład przy okazji, nie wiem, kąpieli zrobię sobie maseczkę. Przy okazji robienia czegoś w kuchni zrobię jakiś deser. Przy okazji, jak, nie wiem, sprzątam na górze sypialnię, poukładam sobie jakieś tam na jednej półce ciuchy, nie wiem, swoje, czy Alicji, czy do dzieciaków tam poroznoszę. Nigdy nie jest tak, że robię coś, że mam zaplanowane, że teraz to zrobię i to robię, tylko robię dziesiątki różnych rzeczy i każdą jedną później właśnie robię przy okazji i strasznie jestem już tym zmęczona, wiecie, jestem zmęczona tym takim pędem, taką gonitwą, takim wiecznym nadrabianiem jakichś zaległości i właśnie tym, że nawet czytam książkę przy okazji, na przykład, nie wiem, usypiam Alicję w wózku na dworze, ona mi przyśnie, więc lecę po książkę, żeby przy okazji tego, że ona śpi, żeby poczytać. Czyli nie to, że łapię tą chwilę dla siebie i się delektuję tą książką, tylko po prostu mam okazję, więc ją wykorzystuję i przez to w ogóle nie mam czegoś takiego nic nie robienia. A takie błogie nic nie robienie pozwala na odpoczynek psychiczny i fizyczny. Możecie słyszeć Alicję, bo tam z tatą się wygłupia, a ona ma teraz bardzo jakiś taki moment na werbalizowanie wszystkiego. Piszczy, krzyczy i możecie ją słyszeć, ale tam się nic nie dzieje, spokojnie. No, więc właśnie, przy okazji tego, że tutaj dla Was nagrywam, już tam nasłuchuję, co tam się dzieje i mam taką ochotę, wiecie co, tak zwolnić. Ja i tak sobie bardzo dużo odpuszczam, naprawdę, jeżeli chodzi o takie sprawy domowe, nie wiem, nie zrobię tego dzisiaj, okej, zrobię to jutro, ale jednak, no, i tak mi tego czasu cały czas brakuje, więc przy okazji tego, że miałam nagrywać denko, stwierdziłam, że włączę aparat i nagram kawałek do vloga, widzicie? I to znowu jest takie chwytanie tego czasu, takiego uciekającego naprawdę przez palce. Nie wiem, czy to jest kwestia czasu, w jakich żyjemy, czy to jest kwestia tego, że no, jest w domu trójka dzieci, ale wiem, że no, mam znajomych, którzy są bezdzietni, którzy mają jedno, dwoje dzieci i każdy mówi to samo, że wiecznie na wszystko, wszystkim brakuje czasu, także
Nie zabierając już dłużej Waszego czasu, bo ten monolog może być zbyt długi, chciałam Wam tak powiedzieć, że nie jesteście tym same, bo Wy często piszecie, że na przykład oglądacie vlogi moje, kogoś innego i podziwiacie, że taka zorganizowana jest ta vlogerka, że wszystko ma tak poukładane. To tak, słuchajcie, to jest tak samo jak u Was. Wszystko, wszędzie, na każdej płaszczyźnie, czy to jest, słuchajcie, celebryta, youtuber, influencer, artysta, lekarz, prawnik. Ktokolwiek, wszyscy żyjemy tak samo, tylko każdy z nas zajmuje się po prostu czymś innym, więc kończąc to, słuchajcie, ja dzisiaj tak, nagrywam dla Was od rana, później wstawiam szybko obiad, dzisiaj robię barszcz ukraiński, może Wam pójdę troszkę nagrać, później mam akupunkturę, później Bartek ma jakieś tam zajęcia, więc no, dzisiaj stwierdziliśmy z mężem, że ten dzień jest taki od do, taki wiecie, pach, 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 odliczony, odliczony, załatwiony, więc żeby nie przedłużać, biorę się za nagrywanie Denka, a z vlogiem mam nadzieję do Was jeszcze przyjdę, że to nie będzie jedyna nagrywka, którą będę miała do tego vloga. Postanowiłam, że każdego dnia, w którym będę nagrywała vloga, będziemy sobie czytać sentencje z kalendarza, który bardzo Was zainteresował. Zostawiłam Wam w komentarzu link do sprzedawcy na Allegro, u którego ja zamawiałam te kalendarze, ale one są w 90% księgarni, także bardzo Wam polecam, bo naprawdę tych kalendarzy jest mnóstwo. Akurat ten, który ja mam na biurku, wygląda tak, jak Wam pokazałam i stwierdziłam, że za każdym razem, jak będę nagrywała, to Wam przeczytam sentencję, która w tym kalendarzu jest i dzisiaj mój kalendarz mówi tak. Kiedyś wchodziłam do pokoju pełnego ludzi i zastanawiałam się, czy oni mnie lubią. Dziś wchodzę i zastanawiam się, czy ja ich lubię. I powiedziała to Meryl Streep. To jest bardzo sławny cytat i bardzo, bardzo prawdziwy, ale żeby mieć takie podejście, to wydaje mi się, że trzeba wiele przeżyć i trzeba do tego dojrzeć. Bo to jest taka trochę obawa przed oceną, jak będziemy odebrani przez innych ludzi, przez towarzystwo, a później jest tak, że jeżeli my żyjemy zgodnie ze sobą i nie mamy sobie nic do zarzucenia, to tak naprawdę niewiele nas interesuje, co myślą i co mówią o nas inni. Chyba, że mamy coś na sumieniu, no to pewnie wtedy się zastanawiamy, ale jeżeli żyjemy w zgodzie ze sobą, to myślę, że ta ocena innych nie powinna mieć dla nas znaczenia. Także tym cytatem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się ciepło, kochani. Pa!